I teraz myślę, główny bohater Samsunga, czyli Samsung Galaxy Note Edge. Note Edge z jakimś, nie wiem czemu, takim rysikiem, no ale dobra. Generalnie chodzi o to, że jest to zakrzywiony ekran. No i tutaj mamy taką belkę, którą możemy przewijać. Ta belka może przyjmować tutaj różne formy, różne informacje wyświetlać. Oczywiście przy upadku jest to bardziej niebezpieczne na pewno niż w przypadku płaskiego ekranu. Natomiast taka belka jest całkiem przydatna, bo chociażby można tutaj wyświetlić linijkę, więc tak, rodzice, kupujcie swoim dzieciom szczególnie takie rzeczy jak Note Edge. Dlatego myślę, że to może być przydatne. Oczywiście na pewno znajduje się tutaj również funkcja multi-window. Bardzo ciekawa funkcja multi-window, bo dostępna z menu multitaskingu. TouchWiz się bardzo zmienił. Jest to oczywiście ekran QHD, więc ilość detali w ogóle... Jakość tego ekranu naprawdę powala na kolanach, jest to coś pięknego, można by powiedzieć. No i te funkcje multi-window coraz bardziej rozwinięte i coraz ciekawiej wyglądające, co zresztą możecie teraz zauważyć na wideo, podobają mi się szczególnie. Ja właśnie kocham Note'y za multi-window, kocham w ogóle Samsungi za multi-window za to, że pierwsze to prowadziły. Dlatego też jestem wielkim fanem i zawsze będę chwalił tutaj za to chociażby Note'y i inne aplikacje, inne smartfony Samsunga. Oczywiście po kliknięciu w taki link za chwilę wyświetli nam się pełna wersja aplikacji. Jeśli klikniemy oczywiście w taki link na belce, możemy również wejść w ustawienia. Pytanie, czy to są ustawienia? Tak, to są ustawienia belki. Tutaj możemy Manage Panels wybrać, no i wybierzemy sobie panele, które chcemy, aby się wyświetlały, lub których po prostu nie chcemy, żeby się wyświetlały, tak? To jest chyba w miarę logiczne. Już mamy 7 panelów wybranych, to jest maksymalna liczba. Okej, czyli to jest jakaś informacja, że maksymalnie 7 panelów może być wybranych. Oczywiście jest sterowanie głosem tutaj. Google Now. Wszystko. Myślę, że Note Edge to jest na pewno w pewien sposób może nie rewolucja, ale coś nowego, coś świeżego. TouchWiz również ciekawie zmodyfikowany. Ekran QHD na pewno zwiększa ilość detali i generalnie ta zabawa zaczyna mieć jakiś sens. I myślę, że tego typu kroki, czyli właśnie dawanie na przykład zakrzywionych ekranów, czy wykorzystanych w taki przydatny wbrew pozorom sposób, to jest droga dla urządzeń mobilnych. Także to był hands-on Samsunga Galaxy Note Edge. Urządzenie, myślę, bardzo, bardzo ciekawe i mam nadzieję, że się ładnie przyjmie w Polsce i że być może będę miał okazję je przetestować. To tyle. Żegnam się z Wami. Na razie.